Powiem wam tyle, że ja nie wyrabiam z tymi simami. Ona znowu jest w ciąży. Ten chłopiec też był nieplanowany, nie wiem skąd się wziął. Ale okej. Ty przestaniesz rodzić? Co ty, krowa jesteś? O matko. Znowu będzie dziecko. Już miejsca tu nie mam, no. Dla chłopca to się jeszcze znajdzie. Wyburzy się to i będzie. Ale idzie. Dobrze, że one są już starsze, będą razem żyć, może. Może się nie pozjadają. Choć różnie to bywa. Jak widać. Ona już jest zła. Że będzie ze siostrą mieszkać. Nie ma tu miejsca, no. Oni i tak żyją takim biednym. Ogólnie kody na powiększanie mi pieniędzy i tak dalej nie działają na ruskim serwerze. Te polskie kody. Ja nie wiem, jak wpisać ruski. Ja nawet bym nie wpisała, bo mam polską klawiaturę. Więc super. Muszę żyć z tyloma pieniędzmi. Ale mi to bogato. Pamiętam, jak grałam na polskiej wersji, to było tak, że... Ja sobie to przyspieszę. Było tak, że wpisywałam tylko te kody i oni wszyscy byli milionerami, więc było mi o wiele lepiej. A jeżeli w takich kitkach, no ale dobrze. Niech już będzie. Jak człowieka nie stać, to niech będzie. No. Ja tu mogę pokazać. Na przykład ona pracuje jako malarka, a on, nie mam żadnego pojęcia, co robi. Może ja muszę to usunąć, żeby nie było dzieci. Nie mam żadnego pojęcia, cały czas tylko się mnożą. Simy jak mrówki po prostu. Ja nic nie klikam. Weź to ktoś wynieś. O, ja wam pokażę, jak ja to robię. Oj, nie mogę chyba. To z tym pokażę. Któraś nie śpi? Zostaw ten domek. Weź, wynieś śmieci. Mam nadzieję, że dobrze klikłam. Chyba nie. Może to? Nie myśl za dużo. Weź się zajmij z tymi śmieciami. Wyniesie ktoś te śmieci? A, i z kotem trzeba się zająć. O, wyniosło. A, nie chce mi się czytać. Ten zaśmierdziało, mu poszedł. No, już nie trzeba. Może ktoś by pozbierał te książki tutaj. Nie wiem jak. Klikam randomowo. To zostań na miejscu. Nie chcę mi się czytać. Więc po prostu klikam. Przynajmniej śmiesznie. Jakim ja simem teraz robię? A, tą dziewczyną. Ta, co perma zmęczenie. Boże, czy wy musicie wszystko psuć? Weź potem posprzątaj. Nie to. Woda wciągła w ziemię. Niech będzie to. Boże, za szybko wszystko się dzieje. O, domek rozwalili. Przynajmniej naprawią. Mam nadzieję, że nie trzeba nic płacić. Babo, ja mam cię dość. Za 20 godzin będzie rodzić. Znowu. Czy można dzieci oddać? Ja się tym zajmę. O nie. Tylko nie krasnoludy.
Proszę mi ich nie ruszać. Proszę mi nikt ich nie uderzyć. Mogę ich sprzedać. Czyli zawsze kilka pieniędzy więcej. O. Za darmo. Przyszło i sprzedało się. Co to jest?